Czyli tutaj trzeba to bardzo precyzyjnie, czyli, ale także mamy poprzez ograbianie innych. Niektórzy Państwa funkcjonują w bardzo agresywnym środowisku zawodowym. Bardzo agresywnym, czyli nie ma tutaj zrozumienia, nie ma współpracy, nie ma pracy zespołowej. Jest, jak ja to mówię, samemu skrobanie sobie rzeczy. Można i tak żyć. Większość z nas w ten sposób niestety funkcjonuje, ubolewam nad tym. Ale trafiają się również osoby takie, które ograbiają jeszcze dodatkowo nas z tej energii, którą tam po prostu mamy. Czyli przychodzi, nie wiem, kolega, koleżanka, szef podwładny i próbuje nas zainfekować swoimi problemami i zajmuje nam czas, zmusza nas do tego, żebyśmy myśleli o sprawach, które są kompletnie nieistotne i tak dalej, i tak dalej. Bardzo łatwo poznać wampira energetycznego, bo tak się nazywa tego typu zachowanie, tego typu osoba, ponieważ po takim spotkaniu czujemy się, nic w ogóle się nie, nic żeśmy merytorycznego nie zrobili, nic żeśmy dobrego nie zrobili w tym czasie, nic żeśmy nie wnieśli pozytywnego, a czujemy się wykończeni, boli nas głowa, czujemy się osłabieni, czujemy, że straciliśmy czas, czujemy, że straciliśmy czas. I to jest właśnie to, czyli niektóre osoby nie nauczyły się samemu dbać poprzez swoją pracę, czynienie dobra, czynienie miłości, żeby ta energia trafiała, ale po prostu są takimi pasożytami w tym społeczeństwie. Są takimi pasożytami w tym społeczeństwie. Ścieżka rozwoju duchowego, którą ja Państwu tutaj chciałbym przedstawić, zaproponować, perfekcyjnie uczy obrony po prostu przed takimi sytuacjami z dużymi konsekwencjami dla wampira i z dużym stresem dla niego. Idę dalej. Proszę Państwa, wewnętrzne odzwierciedla zewnętrzne i odwrotnie. Oznacza to, że wewnętrzne piękno i dobroć uwidaczniają się na zewnątrz w postaci bardzo atrakcyjnego wyglądu oraz czegoś nieuchwytnego. To nie jest tylko wygląd fizyczny. To jest coś więcej. To jest po prostu takie piękno w czystej postaci. Bo no wiadomo, że mamy wybory mistera i tak dalej. Jest tam z punktu widzenia obiektywnego oceniany biologiczny nasz kształt, plus troszeczkę odpowiedzi na pytań, żebyśmy też danej miski mogli po prostu ocenić, czy ona się nadaje, czy nie. Tu jest coś zupełnie innego. To jest, nawet oglądałem reportaż z jakiegoś tam konkursu, patrzyłem na te dziewczyny. To nie jest to po prostu. To jest coś zupełnie innego. Człowiek się po prostu staje wewnętrznie piękny. I przez to oddziałuje również na ludzi, przez to widać, że coś się w nim zmieniło. Coś się w nim zmieniło. Ta zasada działa również odwrotnie. Jeżeli mamy do czynienia z brzydkim, odpychającym człowiekiem, nie spodziewajmy się fajerwerku w jego wnętrzu. Jeżeli spotykamy człowieka i coś nas automatycznie od niego odrzuca, dajmy sobie spokój. Dlaczego? Cokolwiek od niego dostaniemy, albo cokolwiek będziemy chcieli, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. W związku z tym lepiej obejść go raz dookoła i po prostu sobie poradzić w inny sposób. Dlatego, że nic z tego dobrego nie wyjdzie. Tak właśnie działa intuicja. Tak właśnie działa jasno widzenie. Podchodzę do danej osoby albo widzę daną osobę i od razu myśl nie. I dziękuję. I to już jest to. Nie zastanawiam się, czy daj spokój, to przecież się nie liczy, to nie jesteś żadnym jasnowidzem. Takie będą podpowiedzi. Nie, ty jesteś jasnowidzem. Ty to już masz w sobie, ty już coś rozwinięte. Pierwsza myśl była nie. Obchodzę dookoła i w ogóle się w to nie staram angażować. W związku z tym, proszę Państwa, na zasadzie pośrednich dowodów, jeżeli Państwo widzicie osobę szczególnie atrakcyjną w danym środowisku, szczególnie, tu nawet nie chodzi o piękno fizyczne, tylko taka atrakcyjność przyciągająca innych. Widać, że chcą ludzie z nim współpracować, że ta współpraca się układa. Warto również na tą osobę zwrócić uwagę. Natomiast gdy widzimy człowieka, który po prostu jest odpychający, nie tylko przez swój fizyczny wygląd, chociaż to najczęściej się zdarza. Taki człowiek po prostu ma jeszcze długą drogę przed sobą, żeby zrozumieć, prawda, jak ten świat jest zbudowany. Tak to mniej więcej się dzieje. Proszę Państwa, no i podobne przyciąga podobne. Bardzo ważne i ciekawe prawo, mówiące o tym, że dany człowiek i jego wibracje przyciągają ludzi o podobnych wibracjach, czyli źli ludzie przyciągają złych. Dobrzy, dobry. Przyciągają oznacza życie osobiste, dzieci, kontakty zawodowe, przypadkowe kontakty. Kosmoenergetyk po pewnym czasie ma tak wysokie wibracje biopola, że odpycha ludzi o znacznie niższych wibracjach, a jeżeli muszą się oni z nim skontaktować, to wyraźnie czują dyskomfort. To jest kwestia, proszę Państwa, taka, że na początku myślałem, że to niemożliwe, nie może tak działać, że to są przypadki. Ale ponieważ prowadzę bardzo precyzyjne zapiski, praktycznie kwartał po kwartale, co mi się przydarza, jak to wygląda, co zaowocowało, teraz za niedługo będzie wydana moja książka,
W związku z tym obserwuję to, że aha, tutaj spotkałem taką i taką osobę i nie było to miłe spotkanie. A tutaj się nagle okazuje, że nie. Sięgam do historycznie, nie ma. I potem nagle dobra pustka. A potem nagle okazuje się, że aha, spotkałem tą osobę, która bardzo mi dużo pomogła, bardzo fajnie nam się rozmawiało i wiele żeśmy rzeczy zrobili. Kolejne. I nagle się okazało, że no po prostu tak naprawdę to już nie jestem ja, tylko to jestem ja plus grupa osób, która w jakiś sposób ze mną współpracuje, mnie otacza, która chce tego samego, która myśli bardzo podobnie. I to jest właśnie nasza siła. Bo tak jak mówię, samemu sobie rzekłę spróbować, to już to Państwo robicie, już to można. Natomiast pracować w pewnej grupie, pracować w pewnym zespole, być prawda, w pewnej grupie, jest to coś niesamowitego. To się nazywa synergią. I to nie jest, że 1 plus 1 plus 1 da 3, tylko da 5 albo 6. Bo to jest taka siła. To się wszystko multiplikuje. Pomysły, praca, którą trzeba wykonać, jakieś rozwiązania i tak dalej. Także to jest ta kwestia. W konsekwencji tego, jeżeli nagle jednak coś po prostu, nagle się okazuje, że nawet niedawno miałem taką sytuację, że na wydziale spotkałem profesora, który po prostu jest bardzo, bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, no i z którym się ciężko współpracuje. No i w innym towarzystwie też spotkałem. I to była zupełnie normalna rozmowa, wymieniliśmy poglądy, umówiliśmy się na pewne rzeczy. Profesor odszedł, a tutaj osoby, no wiesz co, jak to w ogóle się po prostu stało, że tak normalnie z nim rozmawiałeś? No właśnie w ten sposób. Także to tak to wygląda. Proszę Państwa, no i dochodzimy do sedna jakby naszego spotkania. Przyczyny chorób i nieszczęść. Tutaj pozwoliłem sobie wynotować dwie podstawowe przyczyny. Karma oraz to, co będzie na drugim slajdzie. Karma, czyli odziedziczone grzechy zarodu lub swoje poprzednie wcielenia. Zdarzenia zapisane w karmie są widoczne w 7 ciałach karmicznych. Widzieliście Państwo, ciało karmiczne to 4 ciało, począwszy od ciała fizycznego. Prawie wszystko, co wydarza się człowiekowi do 18 roku życia, jest związane z oddziaływaniem karmy. Dlatego, że młody człowiek jeszcze sam nie zdążył zapracować na swój los. Należy pamiętać, że wpływ na nasze życie ma również wiele innych czynników, w szczególności na młodego człowieka matka i rodzice generalnie. Proszę Państwa, wracam do tego. Mówię tutaj o osobie z normalnej rodziny, z normalnego domu, kochającego się, który nie urodził się w jakichś toksycznych warunkach i który żyje w naszym otoczeniu. Oczywiście, jak Państwo sięgniecie zaraz do Wikipedii albo coś takiego, to stwierdzicie, że karma to jest, prawda, definicja według buddystów to jest taka, Kościół katolicki nie uznaje, od VI wieku naszej ery, tutaj należy powiedzieć, ale to już mało kto pisze, że po prostu do VI, do 500 któregoś roku było wszystko dobrze i nagle któryś tam cesarz w Konstantynopolu ogłosił, uprzejmie ogłaszamy, że teraz karmy nie ma, proszę po prostu to słowo wyciąć z wszystkich pism kościelnych i tak dalej. Dobra, niech tak sobie będzie i tak dalej. Czyli generalnie tutaj klasyczne pojmowanie świata, nie ma kary, tłumaczenie Kościoła katolickiego, że nie ma przejścia z ojca na syna, nie ma dziedzictwa, nie ma tego. Nie komentuję tego, mój pogląd na świat jest taki. Karma jest elementem determinującym nasze funkcjonowanie. Możecie Państwo zastanowić się nad swoim losem. Proszę Państwa, my żyjemy w Polsce, żyjemy w Europie Środkowo-Wschodniej, żyjemy w państwie takim, jakim Państwo żyjecie. Jesteście Państwo zadowoleni ze swojego życia, nie jesteście zadowoleni ze swojego życia, to już jest mniejsza z tym. Natomiast proszę tylko i wyłącznie Was o obiektywizm. Dlaczego? Patrzcie. Żyjemy na kontynencie, na którym żyje mniej więcej 300 milionów ludzi. Porównywalne warunki do życia tutaj są jeszcze w Stanach Zjednoczonych, troszeczkę w Kanadzie. W sumie będzie to z 500 milionów ludzi. 500 milionów ludzi żyje w takich mniej więcej warunkach jak my. Ja trochę podróżuję po świecie i widzę, jak się żyje w Afryce, jak się żyje na Dalekim Wschodzie, jak się żyje w Ameryce Południowej, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Gwarantuję Państwu, że są enklawy, gdzie się żyje o wiele, wiele lepiej, ale większość to jest po prostu koszmar. Się żyje o wiele ciężej. Podam Wam taki prosty przykład. Niedawno u nas na wydziale gościliśmy młodych ludzi z Brazylii na szkole letniej. Kilkadziesiąt osób przyjechało, zaprowadziliśmy ich na wydział, a oni się pytają, gdzie strażnicy? Proszę, tutaj strażnik wydaje klucze. Ale gdzie tu są strażnicy z karabinami w ogóle? Nie ma czegoś takiego, nie potrzeba. No oczywiście wiemy doskonale, że chodziło o nich strażników z karabinami, bo jak my do nich żeśmy pojechali, to żeśmy funkcjonowali w enklawach. Byliśmy włożeni z miejsca na miejsce przez konwoje z bronią długą. Tak niestety, tak to po prostu tak jest.
w tym zakresie. W związku z tym wracam do tej tabeli. Czyli mamy 500 milionów ludzi, którzy się urodzili w podobnych warunkach jak my. Ile jest osób na naszej kuli ziemskiej? Ponad 6 miliardów. Aha, czyli 8% dusz inkarnowało się w podobnych warunkach jak my. Proszę Państwa, Wy jesteście wybrańcami. Ja nie wiem, gdzie były Wasze poprzednie życia. Czy odpracowaliście gdzieś, powiedzmy, w Sudanie, czy w Angolii, czy gdzieś w Rodezji, czy w Tajlandii po prostu swoje życie, coś Wasze dusze zrozumiały, że tutaj pozwoliły się reinkarnować w tych warunkach? Ale wiem jedno, że no już jakaś droga została przebyta, coś zostało odpracowane, coś zostało zrozumiane, coś zostało przemyślane i teraz po prostu naturalnym koleją rzeczy, naturalną siłą, to teraz im wrzucimy do Europy, do Polski, niech tutaj się spotkają z ludźmi, niech się spotkają, niech myślą, niech się zastanawiają, w którym to kierunku dalej ich życie pójdzie. Prawda? Także zwróćcie Państwo uwagę. Jeżeli Państwo będziecie psioczyć i narzekać, że nam ciężko, to zwróćcie Państwo uwagę, że według mnie jesteście wybrańcami. Jesteście, prawda, 8% dusz, które inkarnowały się naprawdę w najlepszych warunkach do życia po prostu na tym globie. Bo cała reszta naprawdę ma ogromne komplikacje i problemy. Czyli, proszę Państwa, idę dalej. Dlaczego tak to zawarłem? Dlatego, że tak naprawdę młody człowiek do 14-15 roku życia cały czas jest pod wpływem swoich rodziców, szczególnie matki. I ja to po prostu widzę po swoim, na przykład, młodszym synu, że nie czy mam informację, czy nie, co się dzieje, prawda, u matki, nie ma znaczenia, bo widzę to po prostu po młodym. Tu jakieś komplikacje skórne, tu jakieś przeziębionko, tu to. To jest bardzo czytelne i po prostu jasne. I mówię, no Janek, no przepraszam, tak mówię, Janek, przepraszam, że masz tutaj, prawda, jakąś tam alergię, ale no niestety to się dopiero skończy za półtora roku, kiedy będziesz mógł sam decydować o swoim losie. Bo tam mniej więcej od 14 roku życia dopiero biopole młodego człowieka się oddziela od biopola matki i ten młody byt może sam swoimi czynami, decyzjami decydować, co chce po prostu robić. Ale tak naprawdę jeszcze potrzeba kilka lat zrozumienia i wejścia w ten, w cudzysłowie, dorosły świat, żeby zacząć napracowywać to, co nam się ma w naszym losie po prostu zmieniać. Dlatego jestem 18-22 lata i dopiero praktycznie od tego wieku młody człowiek zaczyna na siebie pracować, prawda, na swój los w tym życiu. Bo wcześniej to uzależnienie było takie po prostu z poprzednich ciał. Czyli mamy te odziedziczone rzeczy. Proszę Państwa, karma jest czymś strasznym. Dlatego, że wyobraźcie sobie życie i ciągle co kwartał, co pół roku macie jakiś cios losu. I tak przez 20 lat. I sobie żyjecie, modlicie się, staracie się, kółka różańcowe i tak dalej. Wymyślacie różne rzeczy, jesteście głęboko wierzącymi osobami. I ciągle to się powtarza. I dopiero wiedza, że istnieje coś takiego jak karma, że istnieje coś takiego jak obciążenie karmiczne, że istnieje coś takiego jak klątwa, może stanowić krok w kierunku jakiegoś rozwiązania tej sytuacji, bo te energie, którymi dysponują energetycy, perfekcyjnie wypalają różnego typu obciążenia, które się tam trafiają. Będę też zaraz jeszcze o tym mówił. Bardzo ciekawym elementem jest, jak już część z Państwa będzie widziała ciała karmiczne, na przykład zaobserwowanie ciał karmicznych mundurowych. Proszę Państwa, to jest tak, jakby się okrył płaszczem z dalmatyńczyka. Czyli po prostu wkropkowany w czarne centki, czarne ciapy, które oznaczają jakieś tam bardzo poważne obciążenia, które będą jeszcze wpływały na los tego człowieka i całej jego rodziny. Tak niestety, bo mundurowy był mundurowy od zawsze. Teraz to jest mundurowy taki, wcześniej było coś jeszcze innego, wcześniej było Powstanie Warszawskie, kampania wrześniowa, wojna bolszewicka, pierwsza wojna światowa, rewolucja 5 roku, jakieś wojny jeszcze inne i tak dalej, i tak dalej. No niestety. I to jest po prostu, jeżeli się wpadnie w ten kanał, to po prostu się powtarza z pokolenia na pokolenie i tak to jest po prostu obciążane. Zresztą to Państwo sami widzicie, że, prawda, wojskowy promuje swojego syna na wojskowego. Albo policjant, rzadko się zdarza tak, że policjant mówi do swojego dziecka, daj sobie z tym spokój, bo to jest droga donikąd. Także to jest jakby ta kwestia. Czyli karma, to jest ten pierwszy element. Drugi element, proszę Państwa, to jest zachowanie człowieka, czy jego myśli, mowa, czyny i zaniechania. Te czynniki kształtują człowieka od około, tak, w sposób taki już realny, w sposób taki, bym powiedział, przemyślany.
od mniej więcej 20 roku życia, tak to pozwoliłem, to niestety nie jest matematyka, stąd są po prostu te przedziały. Podsumowując, życie człowieka według dekalogu, grzeszne życie powoduje dużo nieprzyjemności, czyli życie człowieka przeciwko dekalogowi, grzeszne życie powoduje dużo nieprzyjemności i komplikacji. Szczególnie groźne dla człowieka są myśli, bowiem ich nagromadzenie i częstotliwość wpływają w bardzo mocny sposób na to, co się wydarza w życiu ludzi. Proszę Państwa, tutaj dla zainteresowanych polecę dodatkową literaturę, która łączy nasze myśli, nasz sposób rozumienia świata, nasze postępowanie i traktowanie świata w stosunku do tego, co nam się przytrafia. Mając już tą wiedzę i nawet nie interesując się dalej kosmoenergetyką, jesteście Państwo w stanie bardzo precyzyjnie zdiagnozować daną osobę. Widzicie starszą osobę w wieku 50-60 lat, która ma ogromne problemy z narządami ruchu. Ewidentnie widać, prawda, że ma problemy z chodzeniem, laska już jest i tak dalej. Pierwsza myśl, lęk przed pójściem do przodu, lęk przed tym światem. No tak, bo jak ona była młoda, to prawda, nie było telefonów komórkowych, nie było komputerów, nie było Twittera, nie było Facebooka, nie było niczego, a teraz to nagle się to wszystko stało i ja nie nadążam, to jak ja sobie poradzę, myśli i przestajemy chodzić. Niechęć do pójścia do mamy dwie osoby w pracy, jedna jest wolne stanowisko wyżej, jedna awansuje, druga nie awansuje. Ta druga, nie, która nie awansuje, tak mocno zakręcona, tak mocno po prostu rozpamiętuje to, tak uważa, że taka wielka się tragedia stała, że nagle coś się robi. Albo źle coś dźwignęła, albo jakieś zdarzenie, albo coś. Dysk przeskoczył, krok przeskoczył, już problemy z kręgosłupem i no nic Pani nie pomogę, do końca, już będzie musiała Pani do końca życia brać masaże rehabilitujące, bo inaczej to po prostu będzie ucisk nerwów i tak dalej. Czyli po prostu czpień, nasza podpora w życiu, nasz kręgosłup. Dlaczego tak się stało? Proste wyjaśnienie. Tej osobie usunął się fundament jej życia. Teraz zobaczcie Państwo, brak awansu, już usunął się fundament życia, podstawa życia, tak. Skąd się to wzięło? Z naszych myśli, z naszej głowy. Wystarczy sobie tylko uświadomić, że to jest tylko awans. Może w innym dziale będzie jakieś inne miejsce, może trzeba poszukać roboty w innej firmie. I to wszystko, to jest tylko i wyłącznie kwestia na poziomie myśli danej osoby, żeby to po prostu wtedy. Ale jeżeli ktoś tak mocno nakręca się, że to już ma tylko tą ścieżkę, dziękuję, do widzenia, i tu już nie ma tego awansu, jest droga zamknięta, to niestety wtedy są komplikacje z kręgosłupem bardzo poważne, ponieważ w jej mniemaniu uważa, że fundament po prostu się posypał i niestety już nie ma dalej przyszłości, nie ma dalej życia. W ten sposób można wytłumaczyć dosłownie wszystko. Łącznie ze starzeniem się. Przecież nie jesteśmy zaprogramowani na to, żeby się starzeć, żeby były zmarszczki, żeby było to, problemy, komplikacje, niedogodności i tak dalej. Nie, to wszystko po prostu da się powstrzymać i w wielu przypadkach również cofnąć przy pomocy energii właśnie tutaj tych kosmicznych. W każdym bądź razie tak to mniej więcej wygląda. Natomiast Państwo mi przecież powiecie, przelećmy po prostu szybciutko tych kalorów. To zobaczymy, że tak, aha, nie zabijacie, nie cudzołożycie, nie kradniecie, nie oszukujecie, rodzice, mama, tata już nie żyją, w związku z tym to przykazanie się nie liczy, bo oni już nie żyją i tak dalej, i tak dalej. Trzeba by na pewno, jeżeli spojrzymy tak kolokwialnie przez pryzmat tych przykazań, to rzeczywiście w ogóle nie ma grzechów. No dobrze, jeżeli w takim razie w ogóle nie ma grzechów, to dlaczego ja ze swojego życia nie jestem zadowolony? Dlaczego mi nie idzie? Dlaczego mam takie dolegliwości? Dlaczego nie jestem spełniony w życiu osobistym bądź zawodowym? Bo jeżeli tu jest wszystko dobrze, to tu jest świetnie. Prawda? Jeżeli tutaj coś nie działa, to tu też są niedomagania. W związku z tym, to trzeba zawsze rozpatrzeć troszeczkę w szerszej perspektywie. Tutaj też jestem w stanie polecić bardzo ciekawe publikacje, które... Ale to myślę, że to po prostu w czasie. W każdym bądź razie, tak jak mnie, ja patrzę na te osoby, z którymi się spotykam, to każdy chce mieć wiedzę. Proszę spójrz na mnie, zobacz jaka jest moja aura, zobacz jakie są organy i tak dalej, czy one dobrze wyglądają, czy one normalnie wyglądają. To jest tego. Aura jak najbardziej, tak? No organy też, prawda, tego tylko w przypadku tych najpopularniejszych, czyli układu trawiennego, serca, czy tam płuc, czy tam jeszcze czegoś, to tak, jestem w stanie, ale jakichś eksperymentów, to ja też nie jestem po prostu medykiem, nie mam atlasu.
w głowie, w związku z tym nie wiem, czy dany organ, jeżeli on wygląda tak, to czy jest normalny, czy jeszcze nie jest normalny. Oczywiście, jeżeli jest jakaś narość, jeżeli jakieś wybrzuszenie ciemne, no to wiadomo, że to już po prostu idzie w kierunku gorszym. No to to łatwo jest rozpoznać, ale taka sytuacja to bardzo jest tego. Aura jak najbardziej tak. Podłączenia, no to też po prostu jest relatywnie prosto powiedzieć. No i jest już ta informacja przekazana i co dalej? Aha, no dobrze, to się dzwonimy. Proszę bardzo, dobrze, jak najbardziej. Do takich sytuacji dochodzi relatywnie rzadko. Dlaczego? Dlatego, że nawet taka informacja, ja nie jestem wróżbitą i nawet taka informacja może bardzo niefajnie wpłynąć na daną osobę. A wróżyć nie wolno. A wróżyć nie wolno. Wyobraźmy sobie sytuację, przychodzi kobieta, prawda, do wróża i jej mówi, że o, z tym facetem to pani nic dobrego nie czeka. A ona przychodzi do domu i sobie myśli, a nie będę się starała, bo przecież to już jest, wszystko już jest pozamiatane, dziękuję, do widzenia. No i rzeczywiście przestała się starać ona, przestał się starać mąż, po 3 latach dziękuję, nie mam małżeństwa. To była wróżba czy samospełniające się proroctwo? Także nie wolno. Część winy za taką sytuację wziął na siebie wróżbita, część wzięła na siebie kobieta. Nie wolno takich sytuacji, dlatego zawodową chorobą wróżów to jest onkologia. Ja obserwuję skład wróżów na targach niezwykłości tutaj u nas na Politechniki. Co 3 lata jest nowy skład. Dlaczego? No niestety kończy się ich misja, kończy się ich życie, nie zrozumieli czegoś, przepowiadają. Kiedyś trzeba za to zapłacić. Najczęściej jest to onkologia. Także tak to wygląda. W związku z tym jak najbardziej takie sytuacje. Proszę Państwa, idę dalej. Jak tutaj stoimy z czasem? Dobrze. Proszę Państwa, żyjemy w pewnym społeczeństwie i chciałbym teraz wytłumaczyć, jak mniej więcej występują połączenia tego społeczne, jak wygląda przepływ tej energii wśród normalnych osób. Tutaj macie Państwo dwie osoby, które wzajemnie na siebie oddziaływują za pomocą, czy to za pomocą piątej czakry, Wiszudy, i jednocześnie pobierają swoje energie z pierwszej czakry, czyli pochłaniają swoje energie życiowe. Dlaczego z piątej czakry? Bo